Ogłoszenie tych faktów w wydarzeniach potoczyły się już błyskawicznie. Teraz wystarczyło znaleźć kamerę oraz bezpieczne miejsce, z którego mógłbym przygotować relacje. I tu z pomocą pośpiesznymi amerykańscy skauci, którzy przysłali 350 maili z zaszyfrowanymi informacjami geograficznymi. Ponieważ nie rozszyfrowałem żadnego z nich, postanowiłem udać się na pustynię w stanie Utah, gdzie wskaźnik przestępczości jest najniższy w całych Stanach Zjednoczonych. Niecałe 4,5 godziny później specjalny, wyczarterowany samolot Boeing 737 lądował już na lotnisku. Największym problemem okazał się jednak brak mikrofonu, z pomocą którego mógłbym przekazać relacje. Mikrofon, taki sam, jaki ma tutaj w domu każdy amerykański niemowlę, po prostu gdzieś zapodział się w piaskach pustyni. 120 tysięcy amerykańskich Marines przez 3,5 godziny przeszukiwało ziarnko po ziarnku każdą pustynię na zachodnim brzegu USA. I kiedy wszyscy powoli traciliśmy już nadzieję, a poszukiwania miały zostać odwołane, nagle szeregowy Gregory Stawicki, którego notabene ojciec kupował kiedyś bułki w polskiej piekarni na Milwaukee Avenue w Chicago, odnalazł na głębokości 200 swojego kolegi pod piachem upragniony mikrofon. I kiedy sprzęt został przygotowany już do działania, a szeregowy Stawicki w stanie ciężkiego przewyższenia piachem został przetransportowany do bazy wojskowej Guantanamo na Kubie, ja mogłem spokojnie przystąpić do relacji o tym, co chciałem w niej Państwu powiedzieć. Dowiecie się być może z kolejnej wstrząsającej relacji, na którą z pewnością ani polskie, ani amerykańskie władze nie pozwolą Państwu długo czekać. Z pustyni w stanie Utah, gdzie jest bardzo gorąco, skończyła nam się już woda i w każdej chwili może ubyć mnie skorpion,